Cześć, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym zaprezentować Wam dzisiaj gitarę z niewysokiej półki cenowej, lecz całkiem przyjazną dla gitarzystów, nie tylko tych początkujących. Tą gitarą jest Jackson JS11 Dinky w kolorze białym. Gitara wykonana jest z różnych gatunków drewna, o których teraz napomknę. Korpus to lipa. Gryf jest wykonany z klonu jednoczęściowego, w sensie takim, że nie ma żadnych przykładek ani klejonek. Jedynie główka jest doklejona i to jest standard w gitarach typu Superstrat zazwyczaj, gdyż główki są mocno odchylone. W Jacksonie ta główka jest dość mocno odchylona. Gryf to płaskie C, ale taki super sport, myślę, że zdecydowanie nawet cieńszy niż Wizardy i nawet Super Wizardy. Jest bardzo blisko Super Wizardu. Na szyjkę naklejono podstrunnicę, która jest wykonana z amarantu. Gitara wyposażona jest w dwa humbuckery o wysokim outputcie firmy Jackson. Bardzo podoba mi się sound tego necka. Zobaczycie sami. Gitara wyposażona jest również w dwupunktowe tremolo, gałkę volume, tone i trójpozycyjny przełącznik. Gniazdo zamontowane w tym miejscu. Co fajnego, gitarka jak w starych Ibanezach RG z dawnych czasów, jest tu tak fajnie wpuszczona głębiej troszeczkę, żeby był lepszy dostęp do 22 progów, które się w tej gitarze znajdują. Są to progi jumbo, bardzo dobrze są wyprofilowane i świetnie nabite. Jak na gitarę tej klasy i ten przedział cenowy, to nie spodziewałem się tak fajnie wykończonych progów. Kropki, zwykłe markery, takie tutaj z imitacji masy perłowej. Duże logo znane z gitar Jackson i w tym momencie czarna główka, czyli gitarka nie jest cała w kolorze. Jednak te dwa kolory się różnią, ale czarny z białym bardzo fajnie pasuje, a myślę, że cena, która za tą gitarę jest do zapłacenia, rekompensuje nam tą lekką niedogodność, jaką jest tutaj w tym momencie inny kolor główki, a dla niektórych będzie to tylko na plus. Gitara kojarzy się z latami 80., 90. Jest to klasyczny, super wyścigowy Strat. Super Strat w sensie. Klucze olejowe Jackson wyglądają jak poczciwe gotochy, no ale nie są gotochami, lecz świetnie trzymają strój. Można śmiało tutaj podciągać. Gitara bardzo dobrze brzmi już na sucho. Mimo naprawdę swojej niewielkiej ceny poleciłbym ją większości gitarzystów, nawet jako backup. Posłuchajcie, jak ona gra i sami się przekonajcie. Jackson JS11 Dinky w kolorze white to całkiem przyzwoity instrument, który możemy śmiało polecić wszystkim młodym gitarzystom, gitarzystom średnio zaawansowanym, a nawet gitarzystom, którzy są zaawansowani, a potrzebują czegoś do wożenia w bagażniku, żeby ćwiczyć w każdym wolnym czasie. Polecam Wam ten instrument. Zobaczcie pod spodem link do naszych produktów, konkretnie do tej gitarki. Mamy tych Jacksonów sporo. W
wpadajcie na naszą stronę i do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie nasz kanał, pamiętajcie o tym, że w piątki są lekcje. Niebawem ruszamy jeszcze z tematem typowych porad lutniczych, czyli jak sobie naprawić instrument, jak skorygować progi metodami domowymi w szybki sposób. Także bądźcie z nami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!